znajdujemy się w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Tutaj pan redaktor wspomniał o jaskółce. Rzeczywiście taka świetlica kiedyś tu była. Jest to nazwa umowna, która funkcjonuje. Tak, rzeczywiście, jeżeli ktoś mówi o jaskółce, to zawsze wiadomo, które to jest miejsce. Pomysł nie jest nowy, ponieważ siłownia już się tutaj mieściła. Była to kiedyś jeszcze taka siłownia, gdzie sprzęty były dokupowane stopniowo z funduszy sołeckich, ze środków własnych gminy. Przy okazji modernizacji tego miejsca były to środki oczywiście zewnętrzne, unijne, w ramach programu Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych. To było prawie 8 milionów złotych, natomiast to miejsce, w którym się znajdujemy i wyposażenie tego miejsca kosztowało prawie 250 tysięcy. Tak jak tutaj wspomniał przy otwarciu pan radny Piotr Kurowski, staraliśmy się dobrać sprzęt jak najwyższej jakości. Musieliśmy się poradzić wielu osób, które z takich rzeczy korzystają, które takich rzeczy używają na co dzień, no, ponieważ no, nie każdy się zna na tym. Udało się przeprowadzić przetarg w taki sposób, żeby wyłonić wykonawcę, który dostarczy naprawdę takiego Mercedesa wśród firm dostarczających sprzęt siłowy i to wszystko widać właśnie tutaj za mną. Na dzień dzisiejszy uczestnictwo jest bezpłatne. Myślę, że takie pierwsze dwa tygodnie, może do miesiąca zrobimy bezpłatne, tak żeby zobaczyć, czy te godziny otwarcia, które zaproponowaliśmy, będą dostosowane do potrzeb mieszkańców. Była taka wstępna sonda przeprowadzona, dlatego te godziny wyglądają tak jak na harmonogramie. Natomiast musimy troszeczkę się dotrzeć z ludźmi, tak zobaczyć, jakie są preferencje, ile osób będzie korzystało i wtedy dopiero wprowadzimy opłaty. Opłaty oczywiście nie takie jak w profesjonalnych klubach sportowych. Myślę, że będzie to w okolicach 50 zł na miesiąc karnet open. Tutaj akurat właśnie chciałem wam pokazać sprzęt akurat do treningu nóg. Tutaj akurat właśnie mamy ławeczkę, w której da się ćwiczyć akurat na płas plus na skosie. Obciążenie jeszcze jest tutaj troszeczkę zbyt małe, ale właśnie tutaj już to jest dopiero otwarcie, także z czasem wszystko, co będzie potrzebne, to będzie uzupełniane. Tych ławeczek płaskich jest troszeczkę, bo mamy tutaj dwie, plus ławeczka tutaj, skos na przysiady, gryf dodatkowo. Tam akurat ramach, na której można ćwiczyć akurat i podciąganie na drążku. Inne przykładowo spiętki, ćwiczenia akurat na triceps, biceps. Także akurat dla kobiet pośladki. Tutaj mamy jedno urządzenie, które akurat właśnie służy do ćwiczeń mięśni brzucha. Tutaj te ostatnie urządzenie w tej sali to jest urządzenie, które służy do mięśni nóg. Tutaj stacjonarnie i to szczerze mówiąc akurat ja bym to podzielił akurat, że ta sala tak jakby sala akurat do treningu dla mężczyzn bardziej niż dla kobiet. Tutaj ta sala akurat właśnie bardziej do treningu dla kobiet. Dwie bieżnie, roweryki właśnie, stepper na mięśnie nóg i to akurat, które ja uważam, które jest najbardziej wyczerpujące, czyli schody. Można bardzo dużo kalorii stracić na tym. Trzeba naprawdę mieć dobrą kondycję, że akurat wytrzymać. No i tutaj pan akurat próbuje ćwiczyć właśnie te wiosłowanie, czy jak to się tam nazywa, które też akurat potrafił właśnie wyczerpać. Tutaj ciężarki akurat pojedyncze, to już w zasadzie akurat kto tam sobie chce akurat, to może akurat na bicep, triceps, akurat na rozpiętki. Ważne, żeby tylko chęci były akurat do treningu i po prostu akurat każdy może sobie trenować. Dzisiaj jest od godziny 14 do 20, jutro będzie od godziny 8 do 14, to podejrzewam, że jeszcze będzie przykładowo w zależności kiedy akurat najwięcej ludzi będzie, to jeszcze będzie akurat właśnie ustalone dokładnie. Tu widzę już panowie akurat próbują ćwiczyć, także wiedzą na czym polega akurat to wszystko, do czego służy sprzęt.